Warunki zarówno na stokach w Interpolu, jak i w czołowych ośrodkach czeskich Sudetów dobre. Sprzyja też aura. Dziś w górach możliwe przelotne opady śniegu. Jutro taka pogoda powinna się utrzymać. Weekend zapowiada się wybornie zarówno dla narciarzy, jak i snowboardzistów. Wizyty na najlepszych nartostradach regionu rozpoczynamy od Karpacza i ośrodka należącego do strefy Winterpol. Znajdziemy tam stoki zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących. Wszystkie nartostrady są czynne i wyratrakowane. Ruch przy wyciągach jest niewielki. Warstwa białego puchu wynosi od 30 do 70 cm. Nieco cieplej niż w poprzednich dniach. W nocy minimalnie minus 9, w dzień minus 6. Drugi ośrodek w Interpolu również kusi narciarzy i snowboardzistów dobrze przygotowanymi trasami. W Zieleńcu do 80 cm śniegu. Nawet na tych najmniej dośnieżonych stokach warunki są lepsze niż dostateczne. Minimalnie 30 cm śniegu. Temperatury w nocy sięgają nawet minus 13 kresek. W dzień do minus 7. Zarówno w Zieleńcu, jak i w Karpaczu na turystów czeka sporo wolnych miejsc noclegowych o różnym standardzie. W czeskich Sudetach narciarska zima także rozkręciła się na dobre. Większość najbardziej znanych kurortów otworzyła już wszystkie trasy. Na jednej lub dwóch deskach pojeździmy zarówno na stokach dla początkujących, jak i dla wytrawnych narciarzy. Minimalnie 30 cm śniegu, maksymalnie nawet metr. Tu także chłodno, na termometrach od minus 15 do minus 7 stopni Celsjusza. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.